Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Enemiku oraz jego kotek Denisław. Chodź. Nasz głos? Nasz głos? Jak zwykle. Nie wiem, czy to labę, że słyszycie, ale on jest, on nie potrafi miał się tylko skrzeczeć, tak? Dobra. Wracamy do kampanii Wedek Wolny z tym ogonem. Battlefielda 3 single player. Chyba muszę coś sobie ściszyć. Bo teraz mi rozsadził uszy. Aha, okej. I zrób podpociąg. No tak, to już widzieliśmy chyba w ostatnim odcinku. Od mi uciekł. Robię zapasy, Leta. Chuj! To się hirnia, ble. Gdzie to jest? Pustyczkę, nie jedzie na róże, ble. To porliśmy mu gdzie fakiel. Tam była bomba. Benek! Nie w herbatę! Kurde, kotek zrywa się ogon do herbaty. Jesteś pierdołą, wiesz? Tak, kocie jesteś pierdołą. No cóż. Póki co się skupimy na dokończeniu tego Battlefielda. A potem zacznę już iść spokojnie z innymi seriami, bo chcę po prostu już to skończyć. Miałem wiedzę, że częściowo to przeciąga uwagę, częściowo nie. Ja po prostu zacznę iść z powrotem z tym, z Mass Effectem, War Thunderem. Zobaczymy, jak to będzie się dało. Zacznę to będzie dalej. Temu, 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR i Salomon. Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. No kamera jak zwykle, kamera się zatrzymała. To nie mógł być tyle. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, Kowadło 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancery. Przyjechali do nas. Miller przyjechał. To jest Miller. Miller. Miller, odłóż dinozaura, musisz... Miller, skąd się bawić? Nic ci nie będzie, Miller. Ej, zdążysz jeszcze na jego urodziny. Miejmy nadzieję. O, dużo nas, dużo. Jonathan Miller, pierwszy patent na pewnym remocji. Czasu Zulu, ukolice Teheranu, Iran. Kają zewnętrzne, widać. 12,7 mm. Zabrana wersja M3, wersja M3. Brawnik M3, tak zwany. To co? No. No, ja chcę zmienić. Moje ci! Na razie nic. Od tej pory każdy przed nami jest wrogiem.
Oh yeah. Trochę tych rakiet tam jest. Wrogie czołgi! Podkali małbym ognia! Poszło! Ale pudło! Przybywać prędkość, rozglądać się i meldować. No! Fire! Dostał. Drugi. No. Nie, ta kamera zatrzymała. Nie widzę, nie widzę, kurde. Co nasze? Czy wrogie? To wrogie. Rozwaliłem szyk kompletnie. Czuję. O kurde. Komando 3-1. Waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem, dowódco Komaneł. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller. Oddać cztery. Uwaga, jedziemy. Tu miałeś walnąć. Przyjąłem 3-1. Przekażemy informację Ultra 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Silnik diesla w Abramsach, o jak ja to kocham. Dobra, włączyliśmy. Gdzie oni są? Chyba here. Chyba tak. Dużo wszystkiego! Wow. Strzelają
Ktoś jeszcze ich widzi? Co może, żeś mi wyjechał w dupę? Ostrzał własny. Kurwa, to co nie robię w środku bazy wroga? Aha, rozumiem, że ze złej strony wyjechaliśmy. Okej, rozumiem. A nie, to dobra. Kamera się lubi wyłączać. Ale... OOO! Walisz jak moja baba. Nie, baba. Pijana baba. No, ja chyba też. Jeden. Dobra robota, tak trzymać. Się dają. Znowu? Proszę bardzo. T-72 to są gorsze od T-90. Nie mają szans. Z Abramsem jeszcze jest w wersji A5. Właśnie jedziemy chyba. Jeden. Drugi. Wow. Trzeci. Mam go nie mam jeszcze kurczę je pokazać. Głosem rakiety Hydra 70. Co to jest wróg, czy to jest nasz? Chyba wróg. Skupcie
A nie teraz! Złomie. Teraz kawałek muszę się znowu zacząć. Gdzie jest on? A, tu. Jeden. O kurde, przeodbił. Tu jest tak strzelanie do kaczek. Na KM rozstrzelaj piechotę. Przerwać ogień! What? Tu 3-3 przyjąłem. Komandu 6-6, tu 3-4. Zaatakowaliśmy i zniszczyliśmy pojazdy oraz piechotę wroga. Odbiór. Przyjąłem, kierujcie się na zachód, strona obrotrady, mętnucie po dotarciu do... Między młotem a kowadłem. Zachować czujność. Pizd. Niż Miller, który ma Asena. Mogą być niż się domyślić. Ty w lewo, ja w prawo. Wszystko płonie. Przed nami coś jest. To jest. A. Jak ja tam mam podjechać, jak zwykle? Ile rozczarowane roboty, kurwa. Jebani pielerowcy, nas zaskoczyli. Wystrzelali jak kaczki, zanim odpaliliśmy ładnie. Potrzebuję kogoś, kto dostanie się do zapalni. I go zapalni. Jak zgadam, mam być to ja. Ktoś musi tam pójść, ale to nie będę ja. Rozumiem. Będziemy cię ubezpieczać. Uważaj na siebie. Ruszaj. Wow. No i mój czołg. Przy 50. No okej, okay, może być i ten KM, mój kochany. No wyjdź. Albo nie musisz. Jesteś tam? Był. Z tego oberwasz, to jest po prostu śmierć na miejscu. Przemieszczajcie się po głównej drodze.
No, to co? No już. Gdzie jeszcze po lewej? Przecież ich zajebałem. Gdzie mi jest RPG? Szukam, ale nie widzę. Widzę go. Trafiony. Spierdolaj. To było niebezpieczne. O, poprawię teraz? Spierdalaj. Dziesiąta, to tam, lewo. Zdjęci. Czy jest jedyny preparujka emami? Zła się nie ulęknę. Cześć, to jest... Dobra, to by było na tym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, no. Właśnie mi się wydaje, że jest to. Ja się do zobaczenia.